Dzisiaj będzie o czyszczeniu wtryskiwaczy gazowych. Dwójka, trójeczka wskok, jedyneczka leje, więc już mamy na pewno pierwszą nieprawidłowość. Pierwszy i czwarty wtrysk był podparty. Jeden. Akurat to jest Prince, to są Keihiny, Keiny, nie wiem jak to wymawiać. No ja cały czas myślałem, że to stary reduktor, no ale to jednak po prostu były zasyfiałe wtryski. Przepływ statyczny, zobaczcie, ten jeden już odbiegał. Ten pierwszy, nie? Co tutaj mieliśmy, to podlewanie, ładnie już na ciśnieniu trzyma. Nawet tutaj się kropelka nie sączy. Na dojeżdżaniu do świateł gasło. No, ten podstawowy problem został zażegnany. Czas otwarcia wtryskiwacza. Po czyszczeniu, widzicie, po czyszczeniu wszystkie się wyrównały. Jakby co, to tutaj zapraszam na stronę czyszczeniewtryskiwaczy.pl, jeżeli byście tutaj chcieli dokonać takiego samego zabiegu. Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie o czyszczeniu wtryskiwaczy gazowych. Ja tam w jakimś tam odcinku poprzednim wam podlinkuję, wymieniałem reduktor, bo myślałem, że to reduktor nie daje rady, bo ciśnienie było bardzo niestabilne. Zrobiłem nawet taki impulsator, żeby wyczyścić samodzielnie wtryski w myjce ultradźwiękowej, ale że na tym się nie znam. No i przypomniałem sobie w trakcie, że przecież na targach poznałem Marka. No i Marek profesjonalnie zajmuje się czyszczeniem wtryskiwaczy i gazowych, i benzynowych, i takich innych różnych. Ja wam tutaj podam namiary na Marka, jakieś tam kontakty do niego, wszystko. No i umówiłem się tak z Markiem, że ja mu wyślę te wtryskiwacze, akurat to jest Prince, to są Keiny, Keihiny, Keiny, nie wiem jak to wymawiać. Dobrze znoszą czyszczenie, w ogóle bardzo dużo wtrysków da się wyczyścić, zanim się je wymieni. No i właśnie Marek jeszcze te wtryski nie tylko tak w ciemno czyści, tylko jeszcze je sprawdza. Sprawdza je na cieczy na wydatek i na szczelność. No i co się okazało, że przed czyszczeniem pierwszy i czwarty wtrysk był podparty, nie były szczelne, czyli te wtryski lały, były podparte brudem, zimą już były problemy z przełączaniem, nie chciały się przełączać. Jak się na benzynie dojechało 10 km, czyli od ciepła silnika, wtryski się nagrzały, ten mazut tam się rozklejał, no i potem jakoś tam chodziły na wyższych obrotach, na dojeżdżaniu do świateł gasło. No ja coraz myślałem, że to stary reduktor, no ale to jednak po prostu były zasyfiałe wtryski. I teraz tak, teraz sobie przeanalizujemy, co będzie, jak było przed i po. Oraz ja wam też wrzucę materiał, który nagrał Marek, jak to wyglądało od A do Z właśnie u niego w firmie. No, proces czyszczenia jak wyglądał i tam też ciekawostki powie. Na oscyloskopie pokażę zmienione czasy otwarcia przed i po czyszczeniu, czyli właśnie im szybciej wtrysk się może otwierać, zamykać, no to znaczy po prostu, że nie jest zaklejony jakimś tam brudem. No i potem ja to sobie wtryski już po prostu odpakuję, wsadzę w listwę, poskręcam. Ja tam już sobie już będę dalej montował w auto, testował, czy to odpali, czy nie, bo jeszcze ja muszę się nauczyć regulować Prince'a. No ale to jest jakby temat na inny odcinek. Temat z tego modulatora, generatora też spoko. No ale gadałem z Markiem, mówi, że z takiej chemii dostępnej, no to nie za bardzo jest czym dobrze wyczyścić wtryski. On to robi jakimś profesjonalną chemią, tylko wyłącznie no, dla firm. Wie co robi, dużo testował, także tak to wygląda. No dobra, zaczynamy. Wtryskiwacze, raz, dwa, trzy, cztery, jakoś tam ponumerowane. Rezystancja wtrysków, tak powinno być. 1,25 ohma, one mają chyba według karty specyfikacji. Induktancja tudzież indukcyjność, kurde nie wiem jak to powinno być, no ale w milihenrach z grubsza równo, jest ok. I teraz szczelność poniżej 1 minuty plus ciepłe 4,5 bara, nie ma szczelności, ok, ok. Przepływ statyczny, zobaczcie, te miały taki przepływ, ten jeden już odbiegał. Dynamiczny przepływ, te były prawie równo i ten był najgorzej i czwarty, pierwszy. Ciekawe, czy to był pierwszy, bo ja też te wtryski oznaczałem po swojemu. Nie, to jest dwójka. To jest drugi wtrysk. Właśnie jak w listwie wtryskowej, jak jest? Który się bardziej brudzi? Ten bliżej wlotu, czy ten na końcu? To jest ciekawe zagadnienie. Co jeszcze? Przyspieszenie. Z 500 do 600 obrotów. Jakaś taka CC. Centikłady. No to te jeszcze są, ten już kuleje. Czas otwarcia. O, czasy otwarcia. Na oscyloskopie to on tam mierzył. No i te czasy otwarcia po czyszczeniu, widzicie, po czyszczeniu wszystkie się wyrównały, a przed czyszczeniem były dłuższe, zobaczcie, 0,1 sekundę, czyli 100 milisekund, tak, dobrze w milisekundach, dobra, to jest 1,6 milisekundy, to 0,1 milisekundy szybciej się wszystkie otwierają, czyli widać ewidentnie po tych parametrach, że już ich nie klei. Przyspieszenie w centikładach,
No 120 prawie, wszędzie równo, tutaj 114, ale widać poprawę względem tego. Także według mnie są o wiele bardziej wyrównane. Wiadomo, te wtryski mają ponad chyba 10 czy 12 lat. 2007 rok. No coś takiego, 2006-2007 rok są te wtryskiwacze, mamy 2024. Także no trochę już nalotu mają. Na liczniku tam 250 tysięcy niby, ale no ja jakoś w to nie wierzę. Auto sprowadzane. No i teraz statyczny przepływ przed i po. Ma program pewnie napisany do V8, do silników aż V8. Były 4 wtryskiwacze, czarne przed i po. Trochę tam się wyrównało, widać różnice po prostu. Te białe słupki są bardziej równe, te czarne też z grubsza były. Tutaj widać po tych parametrach, ja się nie znam, tylko się po prostu domyślam, co tu jest. No teraz puszczam wam materiał Marka, zobaczcie jak on to robił, to było całkiem ciekawe. Może to będzie jakiś taki temat ciekawy dla kogoś z was. Trochę tam jakość dźwięku była słaba, Marek no nie jest profesjonalnym youtuberem, ale postarałem się, aby w obróbce dźwięku wyciągnąć maks z tego materiału, jaki tylko się dało. Dobra, ja wam to wszystko puszczam, wy sobie zobaczcie, a ja tutaj składam i będziemy zaraz otwierać te wtryskiwacze. No witam serdecznie, od kolegi rzeźbiarza tutaj trafiły wtryski gazowe. Jako, że to są wtryski też cewkowe, są analogiczne do wtrysków benzynowych. Nawet zobaczcie, tutaj mam taki filterek w standardowym rozmiarze, więc to też trzeba będzie wyjąć, zobaczyć co tam w trawie piszcze. No i pierwszą czynnością trzeba będzie sprawdzić tutaj cewkę, czyli rezystancję i induktację, która troszeczkę nam powie, czy tutaj wszystko jest ok, w szczególności o izolacji cewki, czy nie ma zwarć. No i zobaczmy pierwsze. Tak, tutaj co widzimy, że one są nisko ohmowe, co za tym idzie też. Induktancja też jest dosyć niska, około 3 mH, co znaczy, że one potrzebują dużego prądu, no i będziemy tutaj sterować w technologii Peak and Hold. Wtryskiwacz już podłączyłem do stanowiska testowego, no i drugim takim testem jest czas otwarcia wtryskiwacza, bo te wtryskiwacze, jak wiemy, przy naszym pięknym gazie lubią się zalepiać taką substancją o dosyć dużej lepkości. Nawet lepkość tutaj porównywalna, nie wiem, powyżej 40 tysięcy centypłazów i nawet więcej, no może nawet z lepkością tutaj być miodu. No i co nam powie, tutaj ten czas otwarcia wtryskiwacza, pomierzymy sobie na każdym wtrysku, tutaj mamy 1,5 milisekundy, tak, to jest jego czas otwarcia, jeżeli on będzie zawalony w środku, no to wiadomo, ta lepkość będzie powodowała, że ten wtrysk będzie się otwierał się dłużej. No i przez to parametry zapisane w sterowniku silnika mogą się nie zgrać z realnymi, ten wtryskiwacz będzie troszeczkę z opóźnieniem reagował, no i te dawki nie będą takie jak potrzeba, więc przemierzymy wszystkie wtryskiwacze, zanim rzucimy na stół i pomierzymy im wydatki. Potem to sobie porównamy na koniec, czy coś się poprawiło tutaj w tym zakresie. Zobaczcie, pierwszy test taki szczelności, nie? To trzeba przeprowadzić, tutaj mamy końcóweczkę, no i zobaczmy, jest niestety puszcza gaz. Będzie tutaj akurat testowana, czy się napłynie, to pierwszy mamy leje. Tutaj czwarty mieliśmy kropelkę, formuje się, ale nie, no ona powinna 30 sekund wytrzymać i nie odpaść, więc tutaj jakby jest specyfikacja, no tutaj cały czas jest ciśnienie w listwie. No i dwójka, trójeczka wskokę, jedyneczka leje, więc już mamy na pewno pierwszą nieprawidłowość w ich działaniu. Z wydatku tutaj wtryski miary równo, praktycznie też ta jedyneczka, ale ona jeszcze sika, jeszcze leje, jeszcze dolewa, pamiętam, że już też się skończył, więc nie są jakieś specjalnie brudne, ale jednak spójrzmy sobie te na filterki. Filterki te powinny być, one są wykonane z metalu, no ale ten metal, zobacz jak jest tutaj czarny, to trzeba wszystko będzie usunąć, pewnie podobne kolor i podobne tutaj kontaminacja jest iglicy w środku, więc tutaj mamy dosyć czarno. Lekkiej, no, to tam polega. I to właśnie,
wyszło i poszło na szczęście. Dobra, i taka ważna rzecz, żeby po czyszczeniu zrobić taki tekla, żeby cały tutaj ten brud środka, który już tam się powinien odlepić, wypchnąć w drugą stronę. Jedziemy. I już. No i tak, już po tej wstępnej pielęgnacji teraz trzymają. No i zobaczcie Państwo, jak już ten pierwszy, nie? Co tutaj mieliśmy, to podlewanie ładnie już na ciśnieniu trzyma. Nawet tutaj się kropelka nie sączy. Więc no, ten podstawowy problem został zażegnany. Teraz je testujemy dalej, wydatki i porównanie do tego, co było wcześniej. Dobrze, to jest sterowany tutaj wyskiwacz. Już jest po sprawdzenie, zaraz tutaj złapiemy sobie. Zaraz tutaj wrócimy. Przed klikiem po, dobra, można to tutaj wyłączyć. Jest zamrożone, no i teraz sobie tutaj zmierzmy. Ustawiając na początek, jaki tutaj mamy ten czas otwarcia i w momencie tego tutaj przełamania. O. No i tak, mamy 1,52 milisekundy. Tutaj ten wtrysk, to jest akurat wtrysk czwarty, on miał 1,62 przed pomiarem. Tutaj spojrzę, tak, mieliśmy trzy wtyski 1,62 i pierwszy, który pokazywałem, to był 1,50. I teraz mamy tak, zrównanie po kolei 1,54, 1,52 i pozostałe 2,54. No to idealnie, praktycznie te czasy otwarcia są, tam jakiś może być błąd pomiaru, 2 milisetne, no ale tutaj mamy praktycznie równiutko te wtryski. Pracano i się, tak jak mówię, no czas reakcji ich otwarcia jest troszeczkę szybszy, czyli z 1,62 milisetnych na 1,54 średnio, powiedzmy, tak, tutaj. Więc no, widać, że one teraz będą troszeczkę żywawiej się otwierały. No, przede wszystkim tutaj mamy ten efekt, jest ich przeczyszczenie spowodował, że przede wszystkim no, ta jedyneczka, która tutaj nam lała, nie leje, nie będzie teraz tego gazu puszczała. Są szczeliutkie, parametry ich się poprawiły. Zaraz jeszcze tutaj skalkuluję już tutaj te wydatki, po sobie poprzeliczam, ile to jest na centymetrów sześciennych na minutę, ale już mogę tutaj powiedzieć, że po pierwszych tutaj pomiarach one wyszły bardziej równo, ten rozrzut jest mniejszy, więc tutaj powinno to wszystko lepiej chodzić, więc no myślę, że będziesz rzeźbiarzu zadowolony. No i tak, do wtrysków wskakują tutaj nowe filterki, tutaj widzicie siateczka jest też metalowa, nie może być siateczka tutaj poliestrowa ze względu na temperaturę panującą, więc no to się wszystko by wykruszyło, więc musi być metal. No i co? No i wtryski gotowe, no i rzeźbiarz tutaj oceni, jak ta naprawa, czy wszystko jest ok, przebiegło, no i... Jakby co, to tutaj zapraszam na stronę czyszczeniefryskiwaczy.pl, jeżeli byście tutaj chcieli dokonać takiego samego zabiegu i tam znajdziecie dane kontaktowe. Pozdrawiam, cześć. No dobra, tak wyglądają wtryski po powrocie. W woreczku numer 1 był zapakowany drugi wtrysk, w woreczku numer 2 był wtrysk z numerkiem 1. Ja oznaczałem po prostu, jak one były w listwie wtryskowej od strony wlotu i od strony, tak jak się liczy, rozrząd. Czyli to był od lewej licząc pierwszy, drugi, trzeci, czwarty cylinder. Nie? Tu jest trójeczka, tak? I w woreczku numer 4
była czwóreczka. Także nie wiem, czy się zamieniły przy pakowaniu, czy ja jakoś Marek inaczej sobie oznaczał, ale co widzę? Widzę już, że chyba są inne o-ringi, bo chyba tamte były zielone, także widzę, że wymienił. Ładnie zabezpieczone takimi kapselkami, to nie ja dałem, to Marek dał. On też tam czyścił te sitka, te filtry tutaj wejściowe, tak, bo gaz wchodzi górą, no i już tędy wychodzi sobie dołem. Ja to zdejmę, a tu są takie gumowe podkładki, które idą no w to, nie wiem, czy gumowe, czy plastikowe, nieważne. Dobra, ja zdejmę sobie te czapeczki i zobaczymy, jak to wygląda. No, wydaje mi się, że te o-ringi są nowe, tamte chyba były zielone, także dziękuję, bardzo fajnie, cieszę się. Tutaj widać sitka, na tym materiale, bo widać, jak one były brudne przed czyszczeniem, jakie są czyste po czyszczeniu. No ja tu widzę po prostu jakby kolor metalu, ciężko tu będzie ująć, nie widać. One są jeszcze w czymś takim płynie, jakby takim, nie wiem, alkoholo, czymś jakimś tłustawym. No pachną tak, śmierdzą gazem, to tak samo to też myłem w myjce ultradźwiękowej, ja w domu. To też zapach gazu został, no ale ciekawie, czyściutkie, ładne. Składam je zaraz te w listwę, tylko muszę sobie przypomnieć, jak to było z wtyczka, w którą stronę i co. No i nie wiem, czy w tym filmie już by nie było na tyle, żeby tu nic nie przedłużać, że to był taki fajny, szybki, zwięzły film. A montaż odpalenia tych wtrysków, tak, to już nagram w innym odcinku. Czy mi się to uda, czy się nie uda, czekajcie. Ja czekam na wasze komentarze, co możecie napisać o tym, co sądzicie. No i tyle, jakby ktoś z was chciał skorzystać z usług Marka, ja mogę polecić, chociaż jeszcze nie montowałem, ale jak znam Marka, to naprawdę jest spoko gościem, jest uczciwy, no i co? Co mam wam powiedzieć? Powiem wam ciekawostkę. To była pierwsza osoba, która mnie poznała na targach motoryzacyjnych jako rzeźbiarza. No ja się nie pokazuję, nie? Rozmawialiśmy, tak fajnie nam się rozmawiało. Się dowiedziałem właśnie o technologii jakby sterowania wtryskiwaczy pick and hold, czyli właśnie takie wysokoprądowe wtryskiwacze, bo tu jest bardzo duże przepływy, o wiele więcej prądu pobiera sama cewka. To nie jest jak wtryskiwacz taki standardowy, benzynowy. Na początku się podaje duży prąd, a potem się go obniża, bo już jest tłoczysko otwarte i na niższym prądzie on zostaje otwarty, żeby się mniej grzały. No po prostu, żeby zminimalizować jakby ciepło wydzielane tutaj, nie? No i coś tam gadamy, coś tam rzeźbiasz. I on mówi, no coś tam, że kojarzy rzeźbiarza. No i mówię, no to ja. On mówi, tak, poważnie, coś tam. No i właśnie to była pierwsza osoba, która mnie, że tak powiem, poznała. Dobra. Ja kończę dzisiejszy film, biorę się za robotę. Trzymajcie się. Cześć. Rzeźbiasz tu z ostro skrawami działa, jemu cześć, jemu chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi, bierze lutownicę, ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.